Hej, od razu zaczynamy od małego quizu filmowego. Co mają ze sobą wspólnego filmy Matrix, Władca Pierścieni i Charlie i Fabryka Czekolady? Uwierzycie, że w każdym z nich jedną z głównych ról miał zagrać Nicolas Cage? Widzicie go w roli Neo, Aragorna albo Willy Wonki? Ja też, szczerze mówiąc, średnio i podobnego zdania była sama Miranda Otto. What do you fear, my lady? Ale już bez nieśmiesznych żartów, dzisiaj bierzemy pod lupę kilka najciekawszych faktów z życia tego cenionego, występującego chyba w każdym filmie, jaki kiedykolwiek powstał i znanego wam z wielu, naprawdę wielu, ogromnej liczby memów aktora. Nicolas Cage już na początku swojej aktorskiej kariery pokazał, czym jest prawdziwe poświęcenie. Pytanie do was, jak przygotowalibyście się do roli pokrzywdzonej, rannej osoby? Bo Nicolas Cage wyrwał sobie dwa zęby i to bez żadnego znieczulenia. Tak przygotował się do roli w filmie Birdie z 1984 roku. To był pierwszy, ale nie ostatni raz, kiedy aktor pokazał, że poświęcenie i wiarygodność jest prawdziwym kluczem do sukcesu. Kojarzycie Pocałunek Wampira? Tak, w tej scenie Nicolas Cage naprawdę zjadł karalucha, zadziwiając tym samym samego reżysera. I to właśnie Pocałunek Wampira stał się źródłem setek tysięcy memów z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Aktor zagrał w wielu, można powiedzieć, tańszych produkcjach, a to dlatego, że w pewnym momencie swojej kariery wpadł w ogromne długi i urzędowi skarbowemu był winny ponad 6 milionów dolarów. Ale na swoim koncie ma też oczywiście fenomenalne filmy, za które zgarnął wiele statuetek. I tak, na przykład Oscar i Złoty Glob za Zostawić Las Vegas. What's your name? Nagroda MTV za Twierdzę. Czy nagroda Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto za Adaptację. That's kind of good. I like that. See, I was kidding, Donald. Oh, okay. Sorry. A już 22 kwietnia Nicolas Cage będzie miał kolejną szansę na to, żeby skraść nasze serca. Wtedy na ekranach polskich kin będziemy mogli obejrzeć Nieznośny Ciężar Wielkiego Talentu, czyli produkcję, w której, tutaj proszę o wasze skupienie, Nicolas Cage zagra Nicolasa Cage'a w filmie o Nicolasie Cage'u. To już 22 kwietnia, a ja już czekam. Are those my golden guns? They're my golden guns. I don't want to kill you. You're the last person I want to kill. I love you. I love you.